Hej, witam was w kolejnym odcinku Far Changing Tides. Strasznie mnie kusi, żeby powiedzieć Far Long Sails. No trudno. Teraz tak. Co my mamy tutaj zrobić? Już nie chciałam wam pokazywać, jak tu się wdropuje ten kawałek znowu do góry. Sprawdźmy sobie ten dźwig. Jeszcze raz, tak na wszelki. Tego już nie możemy przystawić, to wiemy. Tego też nie. Teraz tak, mogę oddalić sobie, zerknąć. Tu nic nie zrobię i tu też nic nie zrobię. Ale poczekajcie. Czy my tam mieliśmy jeszcze... Jest, boję się zawsze, że spadnę. Złapałam się chyba. Dobra. Bo tu coś jeszcze było, nie? No właśnie, tego nie używaliśmy. No, czyli w dół. No nie, nie mówcie, że znowu coś wyciągniemy z dołu. Chyba tak. Ja mam chyba jakiś fetysz, niestety. Coś złapałam. Dokładnie. Ja bym tak chciała statek przenieść przez przeszkodę. Wiecie co? Bo nie będzie nam dane. Ech. Dobra. Przykra sprawa, nie będzie nam dane. Spróbujmy zeskoczyć tędy, skoro ten nasz jegomość jest taki nieśmiertelny. Coś tu jest ciekawego? Nie, po prostu możemy teraz się zanurzyć. Jak mamy zapis. Możemy się zanurzyć i przepłynąć na spokojnie. Dobra. Ten żagiel naprawimy sobie... Trochę za mocno pewnie będzie. Dobra, tak myślę starczy. Tak myślę starczy. I tak na dwójeczce sobie ruszymy. Nie? Nie będziemy się śpieszyć zbytnio. Na spokojnie. Może naprawmy tę górę, no. No tak, nie mogę tego naprawić. W ten sposób. A, chciałam. I teraz pytanie. Czy warto się wynurzać, czy nie warto? Teraz zgaśnie w piecu, a w zasadzie już zgasło. Wietrzyk jest. Sobie naprawimy co nieco. Okej. To weźmiemy pod pokład, żeby nam nie zostało. Na fali, jak ostatnim razem. To światło całe. Z dzioba. Bo by było szkoda, no. O-o.
kiepsko to widzę, słuchajcie. Dobra, w którą stronę? W tę. Wydawałoby się, że skoro tu jest tyle tych wraków, coś czuję, że mnie zmuszą po prostu do spalenia tego, kurczę, jelonka. Ten sonar nam nie działa. Nic nie pokazuje już od dłuższego czasu. Nie. To puść. Tak. My sobie pójdziemy na górę. Tu zawsze troszeczkę... Tak, będziemy mieli góry lodowe, co? Czy nie? Ja czuję kłopoty. Znowu. Proszę bardzo. Kolejna. O-o. Czy my powinniśmy przepłynąć nad? Tu jakiś wagon mamy. Ej. Ta łajba nie taka mała, co? Czemu ty nic nie pokazujesz? No. Nic nie ma, niestety. Nie, jest, było. Stój. Już kurczę kawałek dobry za nami. Jest. Kolejna pozytywka. Dobrze, że ta łajba na nas czeka. Żakiel się złożył. By było kiepsko. No. Czy ona jest taka sama jak poprzednie? Nie, to jest taka... identyczna. Dobra, coś jeszcze? Bo nie pokazuje nic nam ciekawego. Już chyba wiem, po co nam jest ta dodatkowa siła z przodu na dziobie. Będziemy pewnie musieli przepłynąć przez jakieś lodowce. Niestety. Dobra, do przodu? Nie. Czekajcie, czy to znów się chmurzy? Tu nie. No. Dawaj. Ekstra mamy to. Okej, sam ładnie się trzyma. Możemy poobserwować, co się dzieje w środku. Dobra, zrobimy tak. Coś czuję, że będziemy musieli tutaj... Nie, ciebie może nie. Znowu się rusza. Nie wiem, czy to jest zabawka. To jest jakiś tam buren. Ciężko mi powiedzieć, co to. Jako, że ty byłaś druga, to też zawiśniesz. No, przykra sprawa, no ale co zrobić? Tu mamy jeszcze coś. Ty jesteś taki typowo bezużyteczny, typowo do spalenia. Okej. Okay. To w tej kolejności pójdzie do pieca.
Chyba nic nie ma. Znów fale. Nie wiem czemu, jakoś pewnie się czuję u góry. Wtedy widzę większą część tego, co przed nami. Tu nie ma nic. Dobra, trzeba poprawić. Co nieco. Okej, tu już za mocno. Tu jest idealnie. No dobra, Houston, mamy problem. To zrobimy tak. Co byś tu się ty nie szarpał? Nie wiem akurat, czy będziemy mogli zanurkować pod, ale sobie sprawdzimy. A jeszcze wejdę do środka, może akurat coś pokazuje. Sprawdzimy, co jest na dole. Tak z ciekawości. Ależ tu jest głęboko. I nie ma światełka. Okej, okay, nie podobamy nam się tutaj. Wracamy na górę, co? Wow. No widać, że komuś tutaj ewidentnie ewakuacja, czy to, nie wiem, jesteśmy ostatnim ludziem? Kto to wie? Pytanie, czy ja mogę na tę boję wejść, ale chyba nie. Teraz tak, chciałabym skoczyć wyżej. To nie zawsze jest proste. Udało się, tylko do czego to doprowadziło? No to zupełnie niczego. Wejścia tu chyba żadnego nie ma. Chyba. To też nie. To też nie. Ja mam nadzieję, że my się potem stąd wydostaniemy. Jest. Jakieś dziwne rzeczy tu pływają. No dobra. To teraz tak, co my możemy zrobić? Poczekajcie, bo tam jest na dole ciemno. Może gdybyśmy zeszli na samo dno, spróbujemy. No tutaj mamy, troszeczkę bardziej nam to wszystko oświetli. Nasza łódź podwodna. Więc zrobimy tak. Może tam się jednak da coś zrobić. Okej. Kurde, nie zdążyłam. No właśnie, chciałam sama opuścić to, ale zrobili to za nas.
No i chyba dźwięk wskazuje nam dobrą drogę. Chyba tak właśnie powinniśmy to zrobić. Okej. O! A tu się zapala, ej. Tak czy nie? Dokładnie tak. No proszę. Mamy zapis. Trochę się podnieś. Dobra, styknie. I teraz tak, coś jest przed nami. I wiecie co? Ja najpierw po to popłynę. No właśnie, bo to są fanty. Jakbym odpaliła piec. Musiałam po tym gonić. No. Tak bym chciała, żebyś się... Oj, ładnie sturlał na dół, ale nie chcesz. No dobra. To teraz na mostek kapitański. I do przodu. Coś jest przed nami, okej. To miejsce jakby było specjalnie stworzone dla niego. Ciekawe, nie? Nie mogę wyjść. A teraz już w ogóle nie wiem, gdzie jestem. Coś jest na dole. Bierzemy to. Kurczę, a ten płynie jak szalony do przodu. Stoi, stoi. Trzeba tego jelonka stąd zabrać. Dobra, do góry. Dobra, mam znowu jakieś zapasy. Raz tak. Tam mam wszystko zapełnione. Jelonek stąd spada. Bo jak nie, to spłonę. Zrobimy z niego żyranto. Ty jesteś potrzebny, poleżysz sobie na razie tutaj. Pyk. I teraz tak, co my tu mamy jeszcze?
Pozytywkę, pozytywkę tam jedną mamy. Tu mamy kolejne zapasy, to przeniesiemy je sobie o tu, żeby się nie plątały pod nogami. No i co? I mamy chyba wszystkie miejsca pozajmowane, prawda? Tak jest, więcej się już nie da. To łapiemy. Tu, tutaj. I chyba nam jeszcze jeden fant tam został, czy nie? Tak jest, o. Jeszcze jakby złapał, super. Ciekawy ten kołnierz ma. Okej. I mamy jedną w zapasie. I teraz tak. Co my mamy zrobić? Dobra, zejdźmy sobie na dół. Czy tędy da się przypłynąć? Nie da się. Może górą. Zmieszczę się? Zmieszczę się. Ale nie chcę wchodzić do środka. Dobra, to muszę wejść. Teraz wyjdę. Okej. Tu do góry. Tak jest, muszę się podnieść. I co dalej? Coś tu jeszcze ciekawego? Zupełnie nic, dobra. Czyli... Okej. Podniesiemy trochę, a w zasadzie obniżymy poziom wody. Tam delikatnie tym czubkiem zahaczyłam, ale to chyba się nic nie stało. Dobra, i tu jest chyba idealnie, co? Gdzie my jesteśmy, słuchajcie? Coś jest przed nami. Ojoj, do góry, do góry. Dobra, akurat, super. W odpowiednim momencie. Co? Myślałam, że tam wpłynę, ale chyba nie mogę. No po coś to jest, prawda? Tu nic. Bo w ogóle tu jest drabinka. Ej, zobaczcie, to jest znowu tych czterech. To jest zamknięte. Tu coś mamy. Chyba zepsute.
Ale czy na pewno? Nie wiem. Tu nic. Mamy kolejnego jelonka. Już wiemy, że jednego możemy spalić. Raz tak. Co my mamy tutaj zrobić? Próbuję obadać, w którą stronę. Jest tak, w prawo nie. Już się bardziej w prawo nie da. Czym ty jesteś? Nie wiem. Chciałam, że tu wpłyniemy, ale nie wpłyniemy. O lewa strona. No nic, no możemy spróbować jeszcze. No nie mówcie, nie. Już myślałam, że przez tę dziurkę tam sobie przepłynę. Może trzeba się podnieść jednak. No to by było trochę dziwne, słuchajcie. No to tak, z prawej strony nic nie widzę, oprócz tego. Ale to nie działa. Tu nie wpłynę. Nie wydaje mi się, żeby to było takie bezcelowe, prawda? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Dobra, spróbuję tak. Spróbujemy w zasadzie. Jeszcze obniżyć. Tak ma być? Tak ma być! Aha, okej, okay. Dobra, wiemy co mamy robić. Czyli tak, wydaje mi się, że najpierw potrzebujemy odblokować to. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Okay. Tylko co my mamy z tym zrobić? O to jest pytanie. Chyba nie. Tu jest jakieś światełko, więc może tutaj. Ale co to jest? Nie mam pojęcia, słuchajcie. Okej.
Nie, nie, poczekaj, czekaj, 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 czekaj. Chyba... Bo nie możemy wycelować. Kurczę, bo nie chce mi tego puścić. Poczekajcie. To nie jest takie proste. Puść. No dobra. Okej. Okay. To jest zużyte. I tu myślę, że będę mogła to tutaj wstawić, co? Jak myślicie? Będzie pasować? Powinno być chyba odwrotnie w teorii, ale mam nadzieję, że nam dadzą. Bez różnicy, nie? Chyba. Tu musimy ten sprawny zabrać. Nie zwróciłam uwagi, że ten był uszkodzony. Myślałam, że wszystko z nim okej. Dobra, to jest jakieś ogniwo. Zaraz sprawdzimy. Dobra. I czy my mamy to do pełna napełnić? Do pełna uzupełnić, bo to takie masło maślane wyszło. Czekajcie. Chyba dobrze. No, powiedzmy, że nam się udało za pierwszym razem. No i co teraz? Tak, tam są. To jest. A dobra, widzę coś z lewej strony. To prawie wręcz taka subnautika. Pyk. Fanty! Tylko pytanie, gdzie te fanty zabrać? Do góry? Tu będzie na statek? Niekoniecznie. Czy będzie? Będzie. Okej. Okay. No dobra. Fanty, ważna rzecz, prawda? Teraz będziemy mieli jeszcze zapas takiego, jakiego jeszcze nigdy nie mieliśmy. O! A czemu nie mogę? Nie mogę wejść. Pytanie? Okej, okay, tu się udało, na drugą stronę jest jakiś mały problem. U plecaczka to my chyba jeszcze nie znaleźliśmy jeszcze plecaczka do tej pory żadnego. Teraz tak, tu jest jakieś wyjście na lewo. Okej. Okay. I teraz to po prostu mamy się podnieść. Trzeba by na pewno. Poczekajcie, sprawdźmy jeszcze ten dół. Czy tu się nie da nic więcej zrobić? Tu nie, a tu?
Nie mam pojęcia. Czekajcie. Dopłynęliśmy sobie z góry. A czemu ty tak migasz tutaj? A bo to jest trzon, który mamy zamontować na statku. Kolejny. Tylko tak. On musi być maszynowo jakoś założony. Jak to zrobić? Teraz tak, tu mam problem z wejściem. Okej. Czy ja mam rozpalać w piecu? O, to jest pytane. Może i mam, dlatego jest blokada. Będziemy teraz tą napęd... No zobaczymy. Okej, okay, coś się dzieje. Nie wiem co. Teraz powinna nam ta linia rosnąć. Dobra. Jej, no w końcu coś unieśliśmy, no w końcu się doczekałam, no. Nice. Tylko pytanie, co teraz? Ech, boż, te niespełnione nadzieje w końcu się ziściły, proszę bardzo. Pyk, co to nasze? Małe potrafi, no zobaczcie, elegancko. Atlantyda! Nieprawdaż? Ale co dalej w następnym odcinku, na który oczywiście serdecznie Was zapraszam, jak zawsze. A do tego czasu trzymajcie się. Hej, hej.